się Semen Ładza, czyli atakami. Omówię wszystkie podstawowe ataki Moroty, czyli trzymając miecz, oburącz. Podstawą jest zupełną cięcie proste z góry. Teraz z drugą nogą z przodu. Co jest ważne, to ja nie powinienem w ten sposób zadawać tego cięcia, tylko po elipsie do przodu. Tak jakbym zarzucał wędkę, ten ruch nawet nazwaliśmy na potrzeby treningu wędkowaniem. Tu. Miecz powinien rozwinąć największą szybkość i mieć największą energię kinetyczną. Okay? I to na tej wysokości mniej więcej powinien być słyszany ten świst. To tu przed sobą tnę kogoś, a nie tutaj. Okay? Tu wyrzucam ręce do przodu. I wędkuję, tu przyciągam ręce, tak jakbym kroił cebulę. Tak to wygląda, więc mamy dwa ruchy, które składają się na to cięcie. Wyrzucenie rąk do przodu, wędkowanie, przyciągnięcie i krojenie. I katana to jest taki duży nóż, a nie tasak. Okay? Cięcie przy ciele jest mocne, ale ma niewielki zasięg, ja sięgam tylko tutaj. To technika, która ma zasięg mniejszy niż pół metra, to coś jest z nią nie tak, a największą siłę i szybkość osiąga cięcie tutaj. Więc po elipsie do przodu. Druga sprawa bardzo ważna. Nie powinienem brać takiego zamachu, bo jestem odsłonięty i też bo rozpędzę miecz nie w tym momencie, w którym powinienem. Rozpędzę go gdzieś tam nad głową, tutaj, zamiast tuż przed uderzeniem w cel. Trzecia sprawa to kąt natarcia, asudzi. Powinienem ciąć w ten sposób, a nie w ten sposób, a nie w ten sposób. Czyli nadgarstki pracują przy cięciach tylko w ten sposób. Niezależnie od tego, czy to jest cięcie skośne, czy proste, czy z dołu, wszystko jedno. O. Czyli w osi z rękojeści, nie tak. Spójrzcie, co się dzieje z nadgarstkami, jak się źle składają. To nie jest naturalne. A to jest. Jedna ręka blokuje się jakby o drugą i ruch hamuje się naturalnie na wysokości kolana mniej więcej. Okay? I żeby to uzyskać, ja muszę dokręcić do środka nadgarstki. To jest tak zwany shibori. Ruch, w sensie ruch, no w zasadzie to nie jest ruch. Ale to jest tak jak z wyrzymaniem szmatki. O, w ten sposób. Do środka. Więc nie trzymam od boku, tylko z dokręconymi nadgarstkami. W ten sposób to wygląda. I jest jeszcze mały ruch tnący, oprócz wędkowania i przyciągania miecza. To tak. Prawa ręka głównie odpowiada za tutaj kąt. Cięcia. Tu jest kąt pionowy, więc nie powinno być wielkiego problemu to skontrolować. I za wyrzucenie miecza w przód, za ten ruch. Natomiast lewa za przyciągnięcie miecza. Więc w skali mikro ta ręka jakby wędkuje, a ta ręka jeszcze dodatkowo przyciąga i wzmacnia ten ruch cofania się ostrza w cel. Tak to wygląda. Jest to dość skomplikowane, mimo że technika jest bardzo prosta. Nazwa Shomengiri znaczy pionowe cięcie. Mako też frontalne pionowe cięcie. Shomen, men, maska, shomen, cięcie proste w górę. Jeśli chodzi o Kesagiri, to szata mnisia też jest zakładana tak na bok. Przez ramię i nazywa się kesa. Kesa
giri, czyli cięcie mniej więcej wzdłuż tego ułożenia tej szaty, czyli mniej więcej od barku do biodra, od barku do biodra. Kąt cięcia powinien być 45 stopni, okay? Albo 40 stopni, tak pomiędzy. I teraz tak, to jest kąt cięcia, a tu mamy kąt natarcia ostrza. Okay? Ważne, żeby z mojej perspektywy, ja widzę tył miecza, wy widzicie tylko krawędź tchnącą. I to jest dobrze złożone cięcie w tym kulminacyjnym momencie. Na drugą stronę wygląda tak. Zauważcie, że ramiona tutaj są wyprostowane zupełnie. O, w ten sposób, a nie zgięte. I znowu mamy raz zamach, dwa łapię właściwy kąt, prostuję ręce, mam dobry kąt natarcia i to jest to wędkowanie, tylko tym razem pod kątem i przyciągnięcie. I frontem do Was to zrobię, więc tak, hop, łapię kąt, kąt natarcia jest dobry, wędkowanie już za mną i tu przyciągam. Teraz to, co się dzieje tutaj z rękoma, jest trochę inne, bo kisaki jest albo naprzeciwko tylnej nogi, albo w ogóle czubek jest poza światłem ciała, a tu był w świetle ciała przy pionowym cięciu. Przy kasagiri wygląda to tak. Ta ręka jest kashira, czyli to okucie tutaj, naprzeciwko pępka. I nigdy suka nie opuszcza światła ciała. Nie tniemy w ten sposób, bo ciało wchodzi w rotację, głowa jest najbardziej wysuniętą na tak częścią ciała, więc to jest bardzo niedobrze. Druga sprawa, miecz jest daleko od przeciwnika i odsłaniacie też nogę i nie może Was bronić miecz. Tutaj z tej pozycji mogę odbić miecz przeciwnika i znowu zaatakować, przełożyć miecz i znowu zaatakować, ok. W razie czego zasłonić się, bo rękojeść jest jeszcze przede mną, miecz też jest przede mną, a nie z boku i takie obszerne ruchy w szermierce nie są dobre. Na drugą stronę analogicznie. Ja powinienem być w stanie tu, na tej wysokości, rozpędzić miecz maksymalnie. O, w ten sposób. Teraz nawet się udało zatrzymać, to tu miecz powinien być rozpędzony. Przyciągnięcie jest ten element cięcia, podczas którego powinien być słyszany świst tu, zanim traficie. Kąt cięcia 45 stopni. Wędkowanie normalnie. Przyciągnięcie miecza normalnie. Praca nadgarstków ta sama. Ok. Shibori to samo. Różnica jest taka, że to cięcie jest skośne. I startujemy stąd. Nie sygnalizujemy w ten sposób. Też jeszcze jedna ważna rzecz. Unika się cięć w stronę własnego ciała. Więc jak mam prawą nogę z przodu, to od prawej do lewej tnę. Mam lewą nogę z przodu, to od lewej do prawej. Tego proszę nie robić. Te miecze są bardzo ostre. I jak ma się złe nawyki, to od wewnętrznej strony uda jest jedna z największych tętnic. Więc jak się przytniecie, to może być bardzo smutno. Ok, teraz łaki kamae. I będziemy ciąć z dołu, kiriakę. I teraz tak, ważne jest to, spójrzcie teraz na ostrze, żeby nie ciąć w ten sposób, bo uderzam bokiem miecza. Ja na etapie zamachu powinienem czuć tutaj, czy jest, teraz jest ostrzem w bok, teraz jest ostrzem w dół. Jak jest ostrzem w dół, to cięcie jest pewne i dobre. Cięcie powinienem zatrzymać, kiedy kisaki jest w stronę przeciwnika. Ok? Może być trochę wyżej niż moja głowa, ale też nie powinno być tak,
Gdybyśmy mieli tu strop, to ja bym uderzył w strop. Jeśli nawet nie uderzę w strop, to znowu jestem za bardzo odsłonięty. Tu. W razie czego mogę wykonać pchnięcie, blok, szereg technik z tej pozycji. Z tej nie za bardzo. Ok? I też tu tnie się po elipsie, ale staram się wyrzucić ręce do przodu maksymalnie i tylko trochę tu kończąc ruch przyciągam do siebie ręce. Ok, na drugą stronę pokażę. Wygląda w ten sposób dobre kili, jakby tu hop. Ręka kończy lekko ugięta. I wzmacniam ruch rotacją ciała. I tak jak tutaj zaczynam bokiem, a kończę jakby przodem, mogę oderwać lekko piętę. Tak przy kesagiri zaczynam frontem, a kończę lekko bokiem, 3/4 skręcone. Czyli odwrotnie. I to cięcie jest od góry, a kiriage jest od dołu. I ten dźwięk tego świstu powinien być gdzieś tu na dole, nie tu. Bo działam przeciwko grawitacji, potrzebuję dodatkowej siły z tego skrętu, który wykonałem i kończę w takim trochę kontrapoście i potrzebuję przed uderzeniem w cel, czyli gdzieś na tej wysokości rozpędzić miecz. Jeśli będę wyciągał miecz z ostrza, jeśli będę wyciągał miecz z celu za szybko, to też nie przetnę nic tak do końca. I to wygląda w ten sposób. Spójrzcie na tą rękę, nie jest wygięta naturalnie. Powinienem kończyć tak, a nie tak. To znaczy, że tnę przy ciele po półkolistym łuk. Jeśli tutaj w znacznie większym stopniu pracuje biodro i całe ciało, bo potrzebna jest nam dodatkowa siła, potniemy przeciwko grawitacji. Okay. To jest ważne. Ważne jest to, żeby nie zgubić tego eliptycznego ruchu, mimo że cięcie jest od dołu. I w zasadzie, jeśli tniemy kesagiri, czyli skośne cięcie, tniemy je w ten sposób. Kąt jest 40-45 stopni. Kiriage też jest pod takim samym końcem, tylko jest inaczej wykonane. Tu na etapie tym na dole powinienem już mieć dokręcone nadgarstki i dalej wyciągnąć siłę z rotacji, a nie próbować w celu domknąć tu pracę nadgarstków. Ok? Czyli analogicznie, jeśli tu złożyłem nadgarstki i wyprostowałem ramiona, tak tu ja złożyłem nadgarstki, złapałem właściwy kąt i wyprostowałem już ramiona, dalej ciągnę biodrem. W ten sposób wygląda dobre, powtarzalne kiriage o przewidywalnym takim efekcie. Tnąc po swojemu też pewnie będziecie przecinać, bo surprise, surprise, miecze służą do cięcia i czy ktoś umie, czy ktoś nie umie, tną całkiem nieźle. Tylko nie chodzi o to, żeby przeciąć matę czy jakiś cel, tylko żeby zrobić to dobrze. Ostatnim cięciem takim schwytu obu rącz jest yokugiri. Mai yokugiri wygląda w ten sposób. Teraz tak. Też to cięcie jakby ma kilka odmian. To jest pozycja, z której ja zaczynam. Ok? I teraz nie ma ona nazwy takiej jak Waki Kamae, Jodan Kamae, ale istnieje. Ja robię tak. To jest tak, żeby złapać dobrze tą pozycję, to powinienem puścić luźno miecz w prawej ręce i tutaj zrównoważyć ciężar lewą. W ten sposób ustawię ostrze zupełnie poziomo.
bo tutaj nie ma marginesu błędu. Poziome cięcie powinno być płaskie i koniec. Ok? I teraz tak, nie powinienem ciągnąć za ciała, tylko stąd. Pamiętajcie, że to jest 2,5-kilowa brzytwa. Niepotrzebne są takie zamachy. I dalej wyrzucam ręce do przodu, domykam nadgarstki i przyciągam. I z drugiej strony hop, przekładam. Hop, wysuwam ręce do przodu i przyciągam. I nie tnę dotąd, bo wtedy puszczam miecz albo kręcam go, a w wszystkich cięciach jest tylko taka praca nadgarstka. Nie ma czegoś takiego, nie ma obrotowej pracy nadgarstków. Jest tu, hop, zamach, prawda? Pozycja, zamach, cięcie i gdzieś tu powinien być świst standardowo przed uderzeniem w matę. Przekładam. Nie zmieniam nic przy chwycie. Chwyt tenouchi, uchwyt miecza, jest święty, jeśli chodzi o techniki ofensywne. Nic się nie zmienia. To wygląda w ten sposób. Nie powinienem ciąć tak, bo wtedy moje cięcie ma mały zasięg, tylko wyrzucić ręce do przodu. Więc jest ten eliptyczny ruch, jest przyciągnięcie. Nie powinienem dalej ciągnąć tego, bo tutaj zacznę obracać. Hop, przekładam. I kisaki, czyli koniec miecza, zatacza 180 stopni, ale licząc razem z tym przełożeniem. Jest też taka szkoleniowa forma, gdzie palce ustawia się na zewnątrz, kolana w ten sposób, w pozycji shikodachi i tnie się tak. To jest szkoleniowe i można tak ciąć, jasne, tylko to jest takie ułatwianie sobie życia, jak z tym przykładaniem miecza do maty tutaj. Ktoś na zaawansowanym poziomie powinien ciąć z normalnego jeidoshi, z pozycji szermierczej, a nie tak. Dlaczego? No zadajcie sobie pytanie, ile razy w walce przyjmujecie pozycję rozkroczną. Będziecie wiedzieli. Pewnie w ogóle. Ok? Ostatnią techniką ofensywną jest pchnięcie. Pchnięcie oburącz, tzki, wygląda w ten sposób. Tak jak mam w Chudan Kamae ułożony miecz, żeby był ten skrót perspektywiczny i żeby nie było widać długości ostrza, ja po prostu idę dalej po tym samym wektorze. Dokręcam trochę nadgarstki, prostuję łokcie, dosuwam się. 1/3 siły na wbicie miecza, 2/3 na wyciągnięcie razem z ruchem ciała. No to tak, boki może będzie lepiej. Raz, dwa. Raz, dwa. I to jest tzki władza. W niektórych szkołach podnosi się miecz i pcha tak. Tutaj tradycyjnie w to janariu miecz wchodzi poniżej mostka, wychodzi nieco wyżej, przebijając worek osierdziowy. Jest to krótka technika, ale niezwykłej mocy, bo powierzchnia styku z ciałem przeciwnika jest mała i można nawet zaatakować opancerzonego przeciwnika w pełnej zbroi, w juro. I to są podstawowe techniki ofensywne w szermierce samurajskiej Bato.